Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, zasłużony dla miasta i ziemi chrzanowskiej, medal za zasługi otrzymał podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie. Lipcowa sesja rozpoczęła się od uroczystości. Władze miasta wręczyły medal za zasługi dla miasta i ziemi chrzanowskiej. To wyróżnienie przyznano księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zalewskiemu. Jak w laudacji poprzedzającej wręczenie wyróżnienia podkreślał burmistrz Chrzanowa, duchowny od wielu lat związany jest z ziemią chrzanowską. Już na początku lat 80. jako diakon był współzałożycielem działającej do dnia dzisiejszego przy parafii świętego Mikołaja w Chrzanowie wspólnoty Wiara i Światło skupiającej osoby niepełnosprawne. W roku 1987 wraz ze świętej pamięci Zofią Tetelowską i świętej pamięci Stanisławem Pruszyńskim zakłada w Radwanowicach koło Krakowa fundację imieniem brata Alberta. Już 4 lata później, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, wspomnianą parafią świętego Mikołaja, organizuje w Chrzanowie dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych z siedzibą przy ulicy Sokoła 8. Dom ten, jako filia fundacji imieniem brata Alberta, w 1995 roku zostaje przekształcony w warsztat terapii zajęciowej. Ten ośrodek obejmuje dziś opieką 35 niepełnosprawnych. Ponadto powstała świetlica terapeutyczna, która także zajmuje się takimi osobami. Ksiądz Isakowicz-Zalewski jest nie tylko prezesem Fundacji Brata Alberta i dobrym duchem działających w jej ramach ośrodków. To także publicysta, autor kilkunastu książek. W kilku z nich opisywał także mieszkańców Chrzanowa. Nagrodzony przyznał, że to miasto jest mu szczególnie bliskie. Taka moja osobista refleksja dla każdego duchownego. Pierwsza parafia, na którą jest skierowany, to jest tak jak pierwsza miłość. Coś, co się pamięta do końca życia. Byłem tutaj tylko 9 miesięcy, ale zawsze te doświadczenia chrzanowskie były dla mnie ważne. Poznałem tutaj wielu ciekawych ludzi. Duchowny podkreślał dobrą współpracę z samorządowcami i lokalnymi instytucjami w Chrzanowie. Zapewnił, że w swoich kolejnych publikacjach będzie nadal pozytywnie pisał o tym mieście. Jak mówił, przyznany medal to dla niego wyróżnienie, ale także zobowiązanie. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele filii Fundacji Brata Alberta w powiecie chrzanowskim. Po tej uroczystej części rozpoczęło się dalsze procedowanie obrad. Radni zdecydowali m.in. o zatwierdzeniu nowych statutów osiedli. Dokument powstawał kilka miesięcy, był konsultowany z lokalnymi społecznościami. Wprowadza on m.in. zmiany we władzach rad osiedla. Nową stałą liczbę członków ustalono na 15 osób. Teraz mogą tam zasiąść od 15 do 20 osób. Wprowadzono także obowiązkowo stanowisko sekretarza zarządu. Na wdrożenie tych przepisów w życie rady osiedla mają blisko 2 lata. Dajemy czas, termin do 31 grudnia 2016 roku, czyli jest to rok wyborczy w radach osiedla, do tego, aby po wyborach dostosować po pierwsze liczbę członków rady osiedla oraz liczbę osób w zarządzie oraz funkcje pełnione w zarządzie. Ponadto radni zdecydowali o wystawieniu na sprzedaż kamienicy przy Alei Henryka, która oznaczona jest numerem 2/4. Do niedawna mieściła się tam siedziba OPS-u. Ostatnie roszczenia w stosunku do części budynku zgłosili dawni właściciele. W tej sytuacji OPS tymczasowo przeniesiono na ulicę Oświęcimską, a miasto postanowiło sprzedać swoją część budynku. Stał się zbędny dla realizacji zadań własnych, zwłaszcza w kontekście podjęcia decyzji o zorganizowaniu docelowego.